dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na 25. edycji radzyńskich spotkań z podróżnikami. Cieszę się, że tak licznie przyszliście do Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Jest mi naprawdę niezmiernie miło Was gościć, jak również jest mi niezmiernie miło gościć dzisiejszego podróżnika, ale też i dziennikarza muzycznego, pana Bartka Niedźwieckiego, którego w tym momencie bardzo serdecznie witam. W zasadzie chyba nikomu nie trzeba przedstawiać pana Marka, bo wszyscy bardzo dobrze go znamy z Trójki, z radiowej Trójki, gdzie od 1982 roku z malutką przerwą pan Marek Niedźwiecki prowadzi listę przebojów programu Trzeciego. Ja osobiście muszę powiedzieć, wychowałem się na tej liście i jest mi naprawdę dzisiaj niezmiernie miło móc gościć pana Marka w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie przyjmie konwencję rozmowy. Ja za pośrednictwem dwóch portali, Kocham Radzyń Podlaski, a także facebookowej strony Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami, zwróciłem się do czytelników, abyście to właśnie wy, mieszkańcy Radzynia, zaproponowali pytania, jakie dzisiaj tutaj będę mógł zadać naszemu gościowi. I wybrałem z tych pytań 10, moim zdaniem najlepszych, które zechcę za chwilę zadać. Później będzie też możliwe, żeby to Państwo, jeżeli ktoś będzie chciał, żeby to Państwo mogli zadać swoje pytania. Zachęcam też do zakupu książek pana Marka Niedźwieckiego tutaj przy wejściu do sali kinowej. Tradycyjnie też przygotowaliśmy wizytówki dla osób, które z różnych przyczyn nie zakupią książki, będą mogły otrzymać tą wizytówkę i też uzyskać dedykację naszego dzisiejszego gościa. Pan Marek zobowiązał się, że wszystkim zainteresowanym podpisze i książki, i wizytówki. Ale nie do rana. To nie do rana, tak. Ja pozwolę sobie już usiąść. Szanowni Państwo, w tle będzie pokaz zdjęć z Australii autorstwa pana Marka. Zdjęcia te może nie będą korelowały z tym, o czym będziemy mówić, ale myślę, że będą takim bardzo dobrym dodatkiem do tego naszego dzisiejszego spotkania. Panie Marku, pierwsze pytanie, które zadał internauta Wojciech. Proszę opisać Australię swoimi zmysłami i napisać coś takiego. Australia smakuje jak? Myślałem, że pierwsze pytanie będzie, jakie jest pana może ulubione radio. I kiedy to był Piotr Senach tutaj, to by powiedział Burundi. Australia smakuje jak mango. Zdecydowanie. Ja nie jestem, kiedyś byłem słodkim Maciem, lubiłem słodycze i kolejki i różne inne czekoladki. Teraz słodycze najchętniej śledzia, ale jednak smakuje mango. I mango australijskie zaryzykuję takie stwierdzenie, jest najlepszym na świecie. Kiedyś mi mój kolega, który jest Indusem, powiedział, że mango z Indii jest lepsze. Próbowałem, jak byłem ostatnio 6 lat temu w Indii jako mango, ale jednak mango australijskie smakuje słońcem zdecydowanie bardziej niż jakiekolwiek inne na świecie. Także chyba tak bym powiedział, że to jest mango. W drugim rzucie powiedziałbym, że to jest Shiraz z McLaren Bay. No jeszcze do tego dojdziemy. To już wiemy, jak smakuje Australia, a jak pachnie Australia. Australia pachnie eukaliptusem. To jest jedno z moich ulubionych drzew. Postanowiłem na stare lata zmienić sobie mieszkanie i nawet zastanawiałem się, czy nie zrobić sobie eukaliptusowej podłogi. Ale myślę, że ona tak mnie przyciągnęła do tego mieszkania, że już nigdy więcej nie chciałbym polecieć do Australii. Ale lubię latać do Australii także, żeby ją wąchać, bo jestem też, lubię takie doznania. Lubię wąchać też płyty, na przykład kanadyjskie, pachną zupełnie inaczej niż amerykańskie, czy japońskie, czy polskie. Polskie pachną szczerze mówiąc. Też kiedyś były wydawane ładnie, Staszek Sojka, sonety Szekspira. Jeśli ktoś pamięta, bo znajdzie sobie w internecie, to już wie, o co chodzi. Ale Australia pachnie dla mnie zdecydowanie eukaliptusem. Do tego stopnia, że
tutaj sobie w Polsce kupuję czasami taki bukiet liści eukaliptusowych, dzieciaka można to kupić. Myślę, że one są przywożone nie z Australii, a nawet jestem pewien, że z Holandii są przywożone, ale one też pachną pięknie. Gdyby ktoś z Państwa chciał spróbować, proszę kupić sobie takie liście. One są jako ozdób w kwieciarni używane. To proszę sobie kupić takie liście i postawić jako bukiet, zasuszyć, nie wkładać do wody. No bo jak się włoży do wody, to wiadomo, że po jakimś czasie trzeba wyrzucić. Natomiast jak one zaschną, to potem w czysty dzień, taki jak dzisiaj, nie można się od tego zapachu uwolnić w mieszkaniu. One, te liście uwalniają te olejki eteryczne właśnie najbardziej w 30 dni i Australia pachnie eukaliptusem. No dobrze, to już wiemy, jak smakuje, jak pachnie, a jak brzmi Australia? Chyba to by były kukawary. To są takie strasznie upierdliwe, przepraszam za słowo, papugi, które wrzeszczą straszliwie, ale to one mnie najczęściej budziły. Albo też w gorących miejscach Australii to są cykady. To niewiarygodne, jak cykady potrafią wyprowadzić człowieka z równowagi i trzeba używać takich zatyczki, żeby zasnąć. Pamiętam w Kananara, to jest takie miasto Brana, do jednego z moich ulubionych miejsc australijskich, czyli Kimberley's. Właśnie nie mogłem zasnąć w hotelu, ponieważ strasznie za oknem wrzeszczały te cykady. A musiałem wstać o godzinie 5, bo 5.30 miałem transfer na lotnisko, żeby mnie zawiozło. Znaczy, że samolot mnie doprowadził do tego Kimberley's. Więc miałem taki pomysł, że tylko jedną zatyczkę włożyłem w ucho, a druga była wolna i spałem na tej poduszce. Myślę sobie, pewnie nie obudzi się, no, z tym budzi. I to się sprawdza do dzisiaj. Polecam. To jest dobry pomysł. Można sobie jedną zatyczkę włożyć i spać na drugim uchu i wtedy troszeczkę się jeszcze słyszy. Także cykady plus kukawary. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja się tak przyznam, że teraz tak siedzę i zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dlatego też będę musiał Państwa na chwilę opuścić i za chwilę wrócę, a w międzyczasie zadam pytanie i zostawię Pana Macha z tym pytaniem. Od 1982 roku układa Pan, prowadzi listę przebojów programu trzeciego. Tak jak czytałem Pana biografię, to od dzieciństwa praktycznie zajmuje się Pan układaniem listy. Czy mógłby Pan ułożyć listę 5 miejsc, które poleciłby każdej osobie, która wybiera się do Australii? A ja za chwilę do Państwa wracam i zostawiam z Tomem Markiem. Tylko 5? Rzeczywiście lista przebojów to jest moje drugie imię. Można tak powiedzieć. Ładnie Pan powiedział, że ja układam listę przebojów drugi. Są tacy słuchacze, którzy myślą, że ja to sam układam. Ale to, jak ktoś mnie zna i zna mój gust muzyczny, to wie, że nie jest to możliwe. Bo nie Laocze oraz inni tacy tego typu wykonawcy, chociaż też lubię, byli na pierwszym miejscu, tylko Kenny Loggins, Dan Fogelberg. Myślę, że było całe lata, od 1982 roku do teraz. Tak, no lista przebojów zaczęło się od słuchania listy Studia Rytm, 1968-1972 rok. W programie pierwszym Polskiego Radia listę tę prowadził najpierw Andrzej Turski, który potem mnie zatrudnił w Trójce, a potem Piotr Kaczkowski, który z moim kolegą z Trójki, więc to koło jakoś tak się mocno zamachnęło. Potem była lista układana nawet nie zdążyłem dojść do tej Australii, jak kolega już jest. Potem była lista układana w studenckim Radiu Żak. Pozdrowienia dla Krysi Krzynka z Lawina, którzy przyjechali się spotkać tutaj, to właśnie. Studenckie Radio Żak, mówiliśmy o Radio Strażak. A potem już Łódzka rozgłośnia Polskiego Radia. No i lista w Trójce. Andrzej Turski zaprosił mnie i powiedział, masz tak tę listę prowadzić, żeby ona była popularna. Ja się nie będę wtrącał. Natomiast jeśli chodzi o Australię, 5 miejsc najważniejszych. Zdecydowanie Sydney albo Melbourne, co Państwo wolą, ale Sydney jednak przez Sydney Opera House, bo właśnie tu widzimy, to jest Sydney, The Rocks. Akurat tutaj na tym zdjęciu, ale przede wszystkim jednak Harbour Bridge, który widzimy w tej chwili i Sydney Opera House. I zdarzył się cud absolutny, że ja stamtąd poprowadziłem listę. I to było
1310 notowania było jakoś tak, na pierwszym zespół Mysłowic w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Z Sydney poprowadziłem listę na żywo, w czasie realnym. Tam była 19, tu była 9 rano i cuda się zdarzają. No o tym to już pisałem w różnych miejscach, także w książce, to mogą Państwo tam dotrzeć do tego. Więc Sydney na pewno, dlatego że chociażby, żeby zobaczyć Sydney Overgrounds i pobyć, poczuć to miasto, to jest warto. No, a zaraz dalej to na pewno jest Uluru, czyli Święta Góra Aborygenów, AS Rock. Kimberley's, to jest taki park narodowy, który poznałem chyba najpóźniej. Pierwszy raz tam byłem w 2007 roku, potem w 2014. Dopiero dwa razy, ale to nie są tanie rzeczy. Jak będzie okazja, to wam opowiem, a jak nie, to przeczytacie w książce. Czyli to mamy na razie trzy miejsca, tak? Tasmania. To jest malutka wyspa, taka na samym dole Australii, która jest sama w sobie piękna, a ma tak dużo pięknych miejsc, że to jest w ogóle niewiarygodne. No i parki narodowe, przed chwileczką to, co widać, to są Pinnacles, to jest zachodnia Australia. To jest moja największa niespodzianka, bo myślałem, że jak powiedzieli mi znajomi z Hobart, że lecimy do zachodniej Australii, myślę sobie, Boże, jakie nudy tam będą. W tej zachodniej Australii Perth i nic więcej. A tam się okazało być tak pięknie, że właściwie jak mi się śni Australia, to najchętniej, żeby mi się śniła zachodnia Australia, gdzie właśnie byłem w Pinnacles, Margaret River i w wielu innych pięknych miejscach, których opisy mogą Państwo znaleźć na moim blogu. No to już by była piątka, a jeszcze by się znalazło nawet więcej. Ciąg dalszy tej listy przebojów oczywiście będzie można przeczytać w książce pana Marka pod tytułem Australijczyk. Albo na moim blogu, gdzie jak piszecie w wyszukiwarkę Australia Top 10, no to się świetli 10 moich ulubionych miejsc na ten moment, bo to się trochę zmienia. Internauta Tadeusz pyta, potrafiłby Pan wskazać jakieś podobieństwa, które łączą Australię z naszym krajem? Niedźwiedź. Nie, tak naprawdę Australię z Korsyką. Ja drugie miejsce, które uwielbiam, to jest Korsyka. Mała wyspa francuska, na której właśnie spędziłem tydzień nie tak dawno. Właśnie ktoś się zapytał, skąd to obalenie. To nie jest solarium. Znaczy to jest solarium pod tytułem Korsyka. Napisałem ostatnio na blogu, w Colorado jestem spalony, bo rzeczywiście spaliło mnie strasznie. Na Korsyce jestem spalony, w Górach Izerskich jestem dopalony, bo to w Góry Izerskie 3 dni temu wróciłem do Warszawy i tam też było pięknie słonecznie. Więc tak, Korsyka ma też czerwoną ziemię, rosną eukaliptusy. Jak jeździłem tam, nie zawsze mogę lecieć do Australii, to zbierałem żołędzie eukaliptusów właśnie na Korsyce, bo one podobnie jak te liście, jak się trzyma je w szklaneczce, to one uwalniają te olejki w odpowiednim momencie i to po prostu bardzo ładnie pachnie. Natomiast co łączy Australię z Polską? Właściwie Polacy. Ja myślę, że Polacy są wszędzie. Spotkałem bardzo wielu Polaków w Australii, którzy mieszkają tam od lat. Kilkunastu. Polacy tam mieszkający dzielą się na dwie grupy. Tak, tacy jak moja koleżanka Anka, że jak powiedziałem, Anka, pakuj się, jedziemy do Polski, to ona się pakuje i wraca tutaj na zawsze. I Edziu, jej mąż, który powiedział nie, bo inaczej się rozwodzimy, ja lubię Australię, zostajemy w Australii. Na razie zostali. Co dalej będzie trudno mi powiedzieć. Natomiast takich podobieństw, no, świat jest jedną wielką globalną wioską, teraz jest tych podobieństw znacznie więcej. W sklepie w Piechowicach kupiłem orzechy makadamia, które są jednym z takich przysmaków australijskich. Czyli to wszystko już teraz jest tutaj możliwe. Nie wiem, pewnie w tych sklepach, które się reklamują, że mają wszystko, można też kupić stek z kangura. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Można w Polsce kupić stek z kangura? Chyba można, albo można z Niemiec przywieźć, bo restauracja została otwarta w Warszawie, w Alaja, która serwowała między innymi steka z kangura. Widocznie stek jest niepopularny z kangura, albowiem restauracja padła. Tak, jeszcze musimy chyba do tego teraz. O Australii mówi Pan jak o kochance, natomiast o Nowej Zelandii jako jej młodszej siostrze, tak? Co Pan w książce. Dlaczego? Nowa Zelandia jest taką, znaczy Australijczycy pewnie mówią o Nowej Zelandii tak jak my trochę o Czechach.
Czyli tak troszkę się śmiewamy z nich. A oni się z nas śmiewają. Oni mówią o Nowej Zelandii, Australijczycy, że to jest taki nudny kraj, tam się nic nie dzieje. Te owce, owce, owce i winnice, winnice. Mi się podoba. Ja lubię, że się nic nie działo. Mnie tam się naprawdę bardzo podoba. Nowa Zelandia jest... Są to dwie cudowne wyspy, na których też przeżyłem niezwykłe wyprawy, niezwykłe przygody. Wspinałem się w góry w środku lata i nagle zaczął sypać śnieg. Tam Gary Crossing, coś niewiarygodnego. Tak, no to, bo to jest taka mniejsza, taka siostra, takie dwie siostry, a wliczając jeszcze zasłanie, to takie trzy siostry tego wielkiego kontynentu, który się nazywa Australia. Teraz może tak trochę prywatne pytanie. Jeden z internautów napisał. Kiedyś powiedział pan, nigdy nie chciałem bagażu w postaci żony i dzieci. Czy radio i podróże pana aż tak pochłaniają? To nieładnie zabrzmiało z tym bagażem. Ja cytuję, tak to było napisane. Myślę, że rozumiem. To jest tak, no to taka jest prawda. To znaczy ja jestem rok 54. 1954. W związku z tym na blogu moje wpisy pojawiają się o 19.54. Taka to była upierdliwość, ale myślę, że pani bloga ewentualnie wiedzą, o której tam wchodzi, żeby sprawdzić, czy jest coś nowego. A nie daj Boże, spóźnię się 3 minuty, to czy coś się z panem stało? Nie ma jeszcze wpisu. Pochodzę z małego miasteczka Szatek. Kiedyś nazywało się Szatek, teraz się nazywa Szatek. 2,5 tysiąca mieszkańców w latach 60., 50., 2,5 tysiąca mieszkańców teraz. Tam się nic nie zmienia. Nawet chleb smakuje inaczej. Kaszanka, mój tato był rzeźnikiem, kaszanka, według pomysłu mojego taty, ciągle można ją w szatku kupić. W jedynce w sklepie, jak jeszcze przyjeżdża. Spytajcie. Lata 60., kiedy się zainteresowałem muzyką, wymarzyłem sobie, że będę prowadził listę przebojów. I to najchętniej w Trójcy. Nikomu o tym nie mówiłem, bo to wytykali mnie palcami jakieś głupek, gdzie tutaj mówili, że będzie chciał koncert. Tak jakbym chciał zostać Gagarinem i polecieć w kosmos w tamtych czasach. I coś na coś. No wtedy myśliłem sobie, że będę robił wszystko, żeby dostać się do tego radia. I na drugi plan schodziło wszystko inne. Studiowałem w Politechnice Łódzkiej, Wydział Budownictwa i Architektury. Poznałem Alinę Dragan. Synek, jakby coś kłamał, to protestuj. Poznałem Alinę Dragan, która chciała mnie, że tak powiem, na serniki oraz pyszne serniki piekła. I zbijaliśmy dużo sangrii, no ale udało się szczęśliwie ją wydać za Karola Dragana. Muzyka z orkiestry Henryka Rydlicha. Mają syna, znaczy Karol już nie żyje, świetnie pamięci. Potem udało się ją szczęśliwie wydać za Holendra. Także lubię polecić sobie raz na jakiś czas do Amsterdamu w związku z tym. A ja zostałem z tym całym bagażem swojego radia. Nie było łatwo, to były inne czasy. Marzyłem o Trójce, a Trójka była hermetyczna. W ogóle nie oczekiwała nam nowych pracowników. Zresztą jeszcze zatrudniłem się jako speaker w Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia. Pracując jeszcze w Żaku, ktoś powiedział, czy nie idę na konkurs na speakera. Ja mówię, jaki konkurs? No tam pisze takie ogłoszenie, że i dzisiaj jest ostatni dzień. Pojechaliśmy z Asią Szansą, koleżanką z Radia Żak, na te przesłuchania i my oboje zostaliśmy przyjęci. Ja na pewno jak na to od razu, Asia na połówkę. I to był 1978 rok. Właśnie mija 40 lat. Potem stan wojenny. Wróciliśmy, ja do Szabku, wszyscy gdzie tam mieli pracę. No i potem nagle ten kwiecień 82 roku i ten telefon od Andrzeja Turskiego. No i to było spełnienie mojego największego marzenia. Wszyscy, którzy mnie znali wtedy, wiedzieli, że ja marzę o tym radiu. I to nagle to marzenie się spełniło. Nie patrzyłem na to, że jest stan wojenny, że będę być może postrzegany jako kolaborant. Zresztą miś kola, bo. Właśnie do dzisiaj. Kiedyś byłem komunistą, potem byłem platformersem, teraz jestem pisiorem, tak?
Ale już niedługo. Za moment idę na emeryturę, bo już mi stuknie 7 lat i tak trzeba. I no i to byłoby na tyle. No tak, nie ma pan żony, ale jednak jak czuje się pan w roli ojca, który muzycznie wychował całe pokolenia Polaków? Między innymi ja się zaliczam do tego pokolenia. Okropnie się czujesz, prawda? Dlatego, że to jest ogromna odpowiedzialność. No niby ja tu wychowałem całe pokolenia ludzi, a jednak najpopularniejsza w Polsce jest muzyka disco polo. Jak się to ma do tego? Zerek, martyriów. Te inne rzeczy. I kolega mi powiedział ostatnio, że proszę się, gdyby ktoś nagrywał, nie wrzucajcie wszystkiego na blogi, na YouTube, bo stracę pracę jeszcze przed tym, zanim przejdę na emeryturę. Kolega artysta przyszedł do mojego kolegi, który się zajmuje muzyką i powiedział, przyniósł mu nowe nagranie, żeby posłuchał. I słucha tego nagrania mój kolega i mówi, ty, ale nie pisze się takich słów, niech mnie owieją ciepłe wiatry. Czy ty wiesz, co to znaczy? To to w sprawie muzyki disco polo. Jak już jesteśmy przy muzyce, to też wróćmy jeszcze trochę do Australii. Co jest pana największym muzycznym odkryciem w Australii? To jest niesamowite, jak wiele rzeczy ja przyniosłem przez te wszystkie lata z Australii, których pewnie nigdy tutaj nie było. Dlatego, że to są zwykle artyści, no poza tymi, którzy przebili się na świat, czyli Down Under, Men at Work, czy zespół Midnight Oil, czy grupa In Excess. Czyli ci artyści, którzy przebili się przez Wielką Brytanię, albo przez Amerykę, także do Europy i do nas. Ale przyniosłem wiele takich płyt, jak już pisałem i mówiłem wielokrotnie, jak były płyty intuicyjnie. Albo mi się okładka podoba, albo zdjęcie na okładce, albo wiem, jaka to jest firma płytowa i wiem, że nigdy się nie zawiodłem, albo nazwisko producenta, albo no, wiele takich rzeczy tam jest, które decydują o tym, że ta płyta idzie do koszyka i zostaje ze mną. I muszę powiedzieć, że rzadko się mylę. Ostatnio z Francji przywiozłem dwie płyty, których będę chciał się pozbyć, ale to może przy innej okazji. A cała reszta jednak trafia dobrze. Nagle wszystko jest tak, jak powinno być. Więc z Australii przywiozłem bardzo wielu artystów, takich, których pewnie nigdy by tutaj nie zaistnieli. No nadal nie zaistnieli, bo ktoś zna Meryl Bainbridge, albo Tania Bora, albo Boże, jak to się nazywa? If You Were a Song na współczesne PR. Tak jak mówię, przywiozłem tego tak dużo, trudno mi powiedzieć jedno nazwisko. No może rzeczywiście też jest dziewczynie, o których tu wspomniałem. Czasami kupuję płytę na targu, bo grają muzykę wewnętrzną, też ją przywożę i potem się to pojawia na przykład w Chillout Cafe. To jest cudowne wrażenie. Zaczęło się od zespołu Sherbet i piosenki Kauza. To są jeszcze czasy studiów. Oni byli w pierwszej dziesiątce brytyjskich z tych przebojów. Tak mi to się podobało, że przy pierwszym kontakcie z Australią poprosiłem dziewczynę, z którą korespondowałem, żeby przysłała mi płytę zespołu Sherbet. To był pierwszy mój album, taki jeszcze czarny, analogowy oczywiście, przysłany z Australii przez Lucię Mlokianowską, z którą wtedy właśnie korespondowałem. A potem to już jeździłem i tak jak mówię, wchodziłem do sklepów i kupowałem płyty po to, żeby potem się dzielić tą muzyką ze słuchaczami. Taka lista, ja nawet myślałem o tym, żeby do Australijczyka dołączyć płytę kompaktową z 20 na przykład utworami australijskimi, ale to by znacznie podrożyło całe przedsięwzięcie i wydawca się nie zgodził. Myślę, że przy następnej książce jest to bardzo dobry pomysł. Wróciliśmy już do Australii, wróćmy też może jeszcze do książki, do Australijczyka. Wyczytałem gdzieś w wywiadzie, że pierwotnie miała się ona nazywać Ucieczka do Australii. Przed czym pan tam ucieka? Problem z tytułami książek jest zawsze taki sam. Książka musi mieć taki tytuł, który jednocześnie właściwie wszystko o tym mówi, co tam się będzie działo, a jednocześnie jest dosyć chwytliwa dla wydawcy przede wszystkim. Dla mnie może nie. Moja pierwsza książka, Nie wierzę w życie poza radiowe, to było zaczerpnięte z bloga. Ja lubię się bawić językiem, więc
robię takie sprawy i Nogaś, który wtedy zajmował się książkami w Trójce, osobista była wprowadzona, właśnie z tego miejsca, gdzie teraz na zdjęciu jest. Nogaś, który wtedy przychodził z książkami do Wojtka Mana, powiedział: Marek Niedzielski, jak są książki, nie wierzy, że życie pozagrobowe. No bo to oczywiście to jest to skojarzenie, to moje życie pozaradiowe, ale teraz jest taka sytuacja, że niewykluczone, że moja następna książka będzie nosiła tytuł Muszę uwierzyć w życie pozaradiowe. Kto wie, może tak będzie. Wydawca napisał do mnie dzisiaj w nocy, że nadawnie żal, ponieważ właściwie pracowaliśmy już nad nową książką, która nie ma jeszcze tytułu, dlatego że trudno jest wymyślić książkę. Tytuł na książkę o moich podróżach na całym świecie. Czyli taki Niedźwiedź obwoźny. O, Niedźwiedź obwoźny, to jest bardzo fajne. O, Misiu, temu Misiu. Ale ja jestem leniwy, nie chcę mi się tej książki pisać. Bardzo mi się chciało pisać Australijczyka, tak bardzo mi się nie chce tego obierzyć świata pisać, bo to jest, przepraszam za wrażenie, kupa roboty, a ja mam coraz mniej czasu. No, na blogu mnie nie ma 2 tygodnie i już dostaję takie listy. Czy coś się z panem stało? Tak, stało się ze mną, że mam jakby coraz mniej czasu. No, będziecie wiedzieli, jak będziecie w moim wieku, że to się niestety potem dzieje, tak jak Lionel Richie powiedział mi. Przepraszam, takie dygresje robię różne, ale Lionel, kiedy nagrał płytę Time, to ja rozmawiałem z nim i on powiedział mi tak, że wiesz co, na setne urodziny babci kupiłem jej gazetę z tego dnia, kiedy ona się urodziła. Gdzieś w internecie znalazł taką gazetę, że no taki prezent. I powiedziałem mi: wiesz, Nusiu, potem to już jest tak, że jedne urodziny są we wtorek, a następne w czwartek. I to potem już tak wszystko idzie. No właśnie, przed tym ja tak tytuły książek, czyli pierwsza była Niedźwiedź w życie pozaradiowe, druga była Radiota, połączenie dwóch słów, wiecie jakich. Też to na blogu mój wydawca wyśledził. Australijczyka wymyślili oni, dlatego że ja myślałem, żeby to się nazywało Ucieczki do Australii. No bo jest to coś w rodzaju ucieczki na koniec świata. Pisałem, nie wierzę w życie, że marzyło mi się zawsze, żeby uciec na koniec świata. Brałem Jasiek pod piwek i szedłem na koniec ulicy i oglądałem się, czy rodzina za mną biegnie. Więc to są jakoś w jakimś sensie ucieczki do Australii, mówię. Tylko ucieczki do Australii brzmi jak sensacja, więc oni powiedzieli, no to nie jest sensacyjna książka, musi się nazywać prosto. I ten Australijczyk był naturalnym skojarzeniem. Bardzo fajny zresztą pomysł na okładkę, to też jest pomysł wydawcy. Ona się rzuca w oczy przez żółty kolor, kambur, aparat fotograficzny, ten Australijczyk. Także z ucieczek do Australii wziął się Australijczyk i teraz pracujemy nad Niedźwiedziem obwoźnie. To dzisiaj właśnie wpadło mi do głowy. Może to będzie następna moja książka, Niedźwiedź obwoźnie. Bo jeszcze następna, tak, jak przejdę na emeryturę, będę miał kupę czasu i będę mógł pisać książki, będzie nosiła tytuł Dydny Marki. Tam będzie o moim spotkaniu z Madonną, z Lionelem właśnie i o Zenobi, która... To bardzo czekamy na tą książkę. Zdarzywszy, że będziemy mieli satysfakcję, że jej tytuł narodził się w Radzeniu. Jak również myślę, że już kilka razy tu padła informacja o tym, że prowadzi pan blog. Zobacz pan, ilu tu jest nowych czytelników tego bloga. Na pewno będzie nam bardzo miło coś przeczytać na nim z dzisiejszego dnia o Radzeniu. Nie to, żebyśmy się tak narzucali. Dobra, nie pokażę zdjęcia z Milkowi. No dobrze, to jesteśmy dalej w Australii. Kiedy jedzie pan do tej Australii, a był już 13 razy, jeżeli dobrze pamiętam, ma pan zawsze ułożony plan, czy działa spontanicznie, improwizuje? Polecam, bo kiedyś to taka wyprawa do Australii to była zaporowa sprawa, bo bilet drogi i daleko. A teraz za 4000 można mniej więcej kupić bilet, a Emiraty albo Katar. Leci się krócej, to druga sprawa. Australia chyba trochę podróżała. Jest tam trochę drożej niż było kiedyś. Jakie przecież takie było pytanie? Czy mam plany? No właśnie, to tak przeważnie jest, bo ja lecę tam przeważnie do znajomych. Jedni znajomi mieszkają w Melbourne, to już mówiłem, Anka i Edziu.
A drudzy mieszkali piraci, czyli Gunian i Pirat mieszkali w Sydney. Ale po mojej pierwszej wizycie na Tasmanii powiedziałem, co wy tu robicie? Znajdźcie sobie robotę na Tasmanii, tam jest łatwiej. Nie uwierzycie, ale Gunia znalazła robotę w szpitalu, Pirat też znalazł robotę i mieszkają teraz w Hobart na Tasmanii. Z takim widokiem, że to jest na tyle pierwsze. Więc ja lecę w odwiedziny tu i tu, a pomiędzy wybieram sobie, nie wiem, jedną albo dwie wycieczki, takie, żeby zobaczyć coś, czego jeszcze nie widziałem. A poza tym czasami lecę z nimi na wakacje, ich wakacje. Stąd była ta zachodnia Australia. Ale to na ogół jest wszystko poukładane, bo loty, że tak powiem, decydują o tym. Także loty wewnętrzne między Sydney, Hobart czy Melbourne oraz te wycieczki, które kupuję. Przyznam, że ta jedno z tych piękniejszych miejsc, Kimberley, to proszę sobie poszukać w internecie, to jest coś takiego, że to jest miejsce, które zostało odkryte dopiero kilkanaście lat temu. Że tydzień dziennikarz poleciał tam samolotem, zrobił zdjęcia i powiedział szalenie. Więc i tam się, tam teraz to jest modne miejsce. Tam można lecieć tylko między lipcem a połową września, czyli ichnia zima, u nas lato. A ichnia zima jest taka, że tam jest rano około zera, a w ciągu dnia 30 stopni. Więc jednego dnia, w jednej nocy w namiocie, bo w namiotach się śpi, założyłem na siebie wszystko. Tylko plecak nie wszedł na mnie wtedy, bo było tak zimno. Ale to jest tak, że o 6 nagle wstaje słońce i za 15 minut robi się 15 stopni, a w ciągu dnia 30. Co mi pasuje, bo w nocy się dobrze śpi, a 30 stopni w suchym klimacie da się znieść bardzo dobrze. Więc to jest to Kimberley. Ale ostatnio tam kupiłem sobie wycieczkę do tego Kimberley. W 14 roku. I ona kosztowała drogo. 10 tysięcy. Ale dolarów. Na 2 tygodnie. Przyjeżdżam tam i myślę sobie, kurczę, to będzie taka wyprawa życia, bo ja już tam raz byłem. Gunia mi organizowała, ja powszechnie leciałem, czyli moja grupa, grupy leciały w tę stronę, a ja miałem także w powszech, czyli z innymi grupami spotykałem się na każdym w każdym miejscu. A tutaj po prostu byłem członkiem zespołu, który tam, nie wiem, 18 osób to było, miało być 10, 18 było. No ale mówię sobie tak, będę latał tam po tych górach, biegał, robił zdjęcia, bo będę tam drugi raz, pewnie ostatni, a już znam te miejsca, więc wiem, gdzie są najpiękniejsze miejsca, żeby zrobić zdjęcia. Będę te baobaby filmował, będę robił, no cudownie, cudownie będzie. Przyjeżdżam do Brum na spotkanie z tą moją grupą. Po pierwsze, zapomniałem zabrać ładowarki do aparatu, która została w Hobart. Świętowaliśmy z Gunią do późnych godzin i została w kontakcie. No więc jestem na końcu świata, nie ma żadnego sklepu z ładowarkami. Ja jadę tam robić zdjęcia i nie mam ładowarki do aparatu. Skończyło się dobrze, bo jedna kobieta miała ładowarkę do jakiegoś innego aparatu, który pasowała do mojego, ale nie muszę wam mówić, jak się czułem. Natomiast poszedłem na spotkanie takie rozpoznawcze, czyli kolację powitalną w Brum, w pięknym hotelu. No i sobie myślę, nie, to chyba jakaś pomyłka. Tak, to jest moja grupa. Ja się bałem, że będę najstarszy, że pokazali mi zrobić badania, mieć ze sobą jakieś takie ten, że to będzie taka grupa, która będzie tam właśnie po tych górach ścigała i ten. Ja wchodzę na to zebranie, jestem najmłodszy. Tu państwo jadą świętować 50-lecie swojego pożycia, różne takie, no niby wszystko fajnie, ale tu mi się zawaliła cała sprawa, dzwonię do Gunii, Gunia, wiesz co, ja może zostanę tutaj w tym Brum, albo spędzę 4 noce za te 10 tysięcy w Homestead, to jest taki hotel, w którym kręcono Australię, film Australia. Kto widział film Australia? No to pomyślałem sobie, może tam Nicole Kidman będzie chodziła 2,5 tysiąca za noc. No ale w końcu poleciałem oczywiście z tymi Australijczykami. Było nawet miło i sympatycznie, ale no irytowało mnie to, jak nasz przewodnik, jedyny młodszy ode mnie, mówił, a dzisiaj mamy ciężki dzień. Idziemy 1600 metrów i z powrotem. Także to była moja Australia 2014. Internauta Filip pyta, czy nie myślał pan, by na stałe wyjechać do Australii? Nie myślałem.
Ale jednak tytuł książki Australijczyk, taki podtekst. No tak, no bo jak się spędziło tam ponad rok swojego życia, bo tak naprawdę kiedy zliczyliście moje wszystkie pobyty, no to jest ponad rok mojego życia w Australii. A poza tym cieszyłem się, że pani ambasador Australii napisała tam kilka takich słów. Z jej poparciem ta książka ma trochę jakby inny wymiar, że no, jeśli się tam było tyle czasu i zrobiło tyle zdjęć, zwiedziło tyle pięknych miejsc, to może można o sobie powiedzieć, że jestem Australijczykiem. Nie, nigdy nie myślałem o tym, że mógłbym gdzie mieszkać poza Polską, bo to jest choroba. To jest choroba emigracyjna. I potem jest tak, że jak przyjeżdżają ci moi znajomi tutaj do Polski, to są szczęśliwi, że przyjechali, ale po 6 tygodniach mówią, prawie toaletowy nie taki, to nie takie, to nie takie, w Australii mamy lepiej. Jak tam są, to tęsknią za Polską, jak są tutaj, to tęsknią za Australią. To jest takie wieczne rozdarcie. Ja bym tego nie potrafił, bo tak naprawdę jestem chyba coraz bliższy podjęcia takiej decyzji, że już nigdy nie będę wylatywał na wakacje, bo trochę się czuję wtedy jak w więzieniu. No to po co jechać do więzienia, jak mogę tutaj robić to spokojnie na bazarku, kupię trochę grzybów, trochę jabłek i jest w porządku. Nie myślałem nigdy o tym, żeby wyjechać na stałe gdziekolwiek. W książce napisał pan, że z podróżowania najbardziej lubi wspomnienia i powroty. Dlaczego? To się pogłębia. No dlatego, że już mam pranie zrobione, zdjęcia wszystkie przerzucone do komputera i teraz już tylko mogę wspominać. Nie, ja lubię podróżować i no, gdybym nie lubił, to po prostu bym już tego nie robił, ale lubię ten moment, kiedy wracam, to wszystko wraca do normalnego typu, odchorowuję trochę jetlag, a potem już jest wszystko dobrze i ja lubię tutaj być, lubię taką swoją niefajną codzienność. Tylko dlaczego od 4 niedziel nie mam takiej socjalnej niedzieli, że nic nie muszę. Ja jeszcze za tydzień jadę do Szarku i do Sieradza. Trzeba z tym swoich przywozić. To powoli już wracamy z Australii. Było już też o muzyce. I czego oprócz Australii i podróży jest najwięcej w pana świecie? Czego najwięcej oprócz Australii i podróży? Muzyki, zdecydowanie muzyki. Nie, przepraszam, źle, właśnie. Oprócz muzyki i podróży. Przepraszam, pomyliłem się. Oprócz muzyki i podróży, czego jest najwięcej w pana świecie? No to z tego pana znamy. Najwięcej jest. Czego najwięcej jest w moim życiu? Normalności. Takiej szarej normalności. Tego, że. Powtarzalności. Ja lubię powtarzalność. Dlatego jak ktoś mi pyta, czemu bez przerwy jeździsz w góry i zeszcie? No byłeś na tych wszystkich trasach. No tak, ale ja mam co najmniej 10 ulubionych tras z Jakuszyc. A ja lecę tam na 4 dni. No i muszę spotkać 18 znajomych. Więc tak naprawdę robię 2 trasy. Więc tak naprawdę te 18 tras to ja robię w ciągu 5 lat. Więc dlatego lubię wracać. Ja lubię te same miejsca oglądać. Lubię Sydney, lubię Melbourne, lubię nawet Uluru, w którym byłem już 5 razy i jak polecę jeszcze do Australii, nie wiadomo, bo jak pan mówił do 13 razy sztuka, to pewnie znowu by się pojawiło Uluru jako jedno z miejsc, które chciałbym zobaczyć. I już takie ode mnie ostatnie pytanie, bo wyczytałem, że powiedział pan takie słowa. Podróżowanie kojarzy mi się z muzyką. Czy jest pan w stanie podać teraz jakąś piosenkę, jakiś utwór, który będzie się panu kojarzył w dzisiejszym dniu z pobytem w rodzinie Podlaskiej? A ten ciągle swoje. To jeszcze muszę o tym pomyśleć. To nie jest tak, że ja mogę sobie coś wymyślić, zadać temat. Ja czasami, ja już pisałem o tym też w różnych miejscach, więc mogliście to wiedzieć, jak słyszę James Taylor, You've Got a Friend, to jestem na Orchard Road w Singapurze, bo wchodzę do kawiarni na picie kawy i dużo zimnej wody i wtedy ta piosenka nam leci i to już zostaje. Kiedy słyszę Are You Going With Me, Pat Metheny z Arno Mario Jopek, to jestem w Australii, w zachodniej Australii i z Tiratem jeździmy po plażach tym takim samochodzikiem, bo on słuchał tego tam bez przerwy. Ja już nie mogłem tego słuchać, ale to zostało.
Natomiast jak jestem w pięknym miejscu, to czasami sobie wrócę jakąś piosenkę, żeby ona mi została. To nie działa. Także nie wiem, może dzisiaj coś takiego się zdarzy, to... że ja coś usłyszę, nie wiem, po drodze powrotnej, pan by się śpiewał cały czas. Zobaczymy. Jesteśmy umówieni na wywiad, dlatego będzie czas do zastanowienia się i zapraszam już Państwa do lektury tego wywiadu i tam będzie można, mam nadzieję, przeczytać, jaki to jest utwór. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na wstępie, jest możliwość, żeby to Państwo zadali jakieś pytania. I to właśnie nadszedł ten moment. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie? O, ja może pozwolę sobie z mikrofonem. Jakie radio lubi Pan najbardziej? Dobry, ja mam w sumie aż 4 pytania. Kolega zebrał od wszystkich, rozumiem, tak? Tak. Pierwsze pytanie dotyczy będzie Australii i tego, co jest nawet puszczone na okładce tej książki, że właśnie pokochał Pan między innymi wino w Australii. Chciałbym, żeby Pan powiedział, no jakie Pan poleca wina australijskie? Odpowiadam na pytanie pierwsze. Wino, jak leciałem pierwszy raz w Australii, to myślałem, że znaczy w ogóle nie zastanawiałem się nad tym, ale nie sądziłem, że oni w ogóle tam produkują wino. Teraz jestem pewien, że jest to najlepsze wino na świecie. Wiem, ci, którzy lubią francuskie, włoskie, hiszpańskie, powiedzą, że to nieprawda. Wino australijskie też się skiepściło ostatnio. Oni zaczęli produkować takie korporacyjne wino, tak bym powiedział, które kupują Chińczycy i to im schodzi w hektolitrach, więc do tego nie muszą się tak starać. Ale roczniki, początek lat 2000, 2003-2004, to były tak genialne, że właściwie żałuję, że nie kupiłem wtedy 200 tysięcy butelek, które stałyby do dzisiaj. Poznałem tam właśnie, że jest w ogóle wino australijskie. Znaczy dowiedziałem się o tym, zacząłem je testować i właściwie nie jestem znawcą, jestem raczej testerem. Polecam wino na mojej stronie, na blogu. W każdym wpisie jest jakieś wino na dziś. To są zwykle wina australijskie. Nie ukrywam, że jestem panem Shiraz, który na początku wydawał mi się za trudny, za intensywny, za ciężki. Ale ludzie dogrzewają, głos też się zmienił, prawda? Najchętniej jest to McLaren Bay, to jest blisko Barossa Valley. Byłem tam w tych winnicach, bo tam jest chyba najwięcej słońca i to wino jest najlepsze. Czyli Shiraz z McLaren Bay. Z białych najlepszy ciągle pozostaje dla mnie Lindemans Chardonnay, który u nas w sklepach Makro, przepraszam, lokowanie produktów, można kupić za 25 zł. No to naprawdę to już jest tak tanie, że taniej nie może. Drożej jest w Australii niż u nas. Spróbujcie, to jest najlepsze białe wino, jakie piłem w życiu. Nie mam strata, najpiękniej 65. Ale staram się testować różne inne, jak tam jestem. Z tym, że zawsze wracam z białych do Chardonnay, a z czerwonych do Shiraz. To są te najlepsze. Kolejne pytanie będą dotyczyć muzyki. Takie drugie pytanie to, czy jest taki, mówił Pan, że właśnie no nie byłoby to dla oczek, gdyby Pan układał sam miejsce w szczycie. Czy jest taki współczesny zespół, wykonawca polski, którego Pan poleca ludziom, chciałby Pan, żeby był popularniejszy, jest jakieś odkrycie? Jest bardzo wielu nowych, młodych polskich wykonawców, których lubię, cenię i gram. Trudno mi powiedzieć może jedno nazwisko, czy jedną nazwę. Gdybym miał powiedzieć najlepszą dziewczynę z ostatnich, które sprawiły mi największą niespodziankę, to jest Daria Zabiało, o której będzie jeszcze głośno. Widziałem jej koncert teraz niedawno w Gdyni, jak prowadziliśmy koncerty. No naprawdę dziewczyna umie śpiewać, ma charyzmę, jest świetna. Fisza nawet tworzywo. Nie tylko dlatego, że to są synowie Wojtka Bagleskiego, czy też moi koledzy po fachu z radia. To są naprawdę też świetny zespół. Krzysztof Zalewski, który zarówno nie mena, jak śpiewa mi się podoba, jak i swoje piosenki. Dawid Podsiadło, który jest dla mnie takim zaprzeczeniem tego, że te talent shows w ogóle nie mają sensu bycia, no bo on właśnie jest takiego talent show, a chłopina radzi sobie naprawdę dobrze. Wprawdzie ten mały miasteczkowy jest podobny do Maniac, z Michaela Sandelo z filmu Footloose, nie, Flashdance, albo Footloose,
I ja mu to powiedziałem, a on mówi, wiesz co, to fajnie, bo ja lubię te piosenki. No, wszystko już było i piosenki są podobne jedne do drugich, więc tak. Także ja jestem fanem polskiej muzyki rockowej, nowej. Dlatego, że jak już to wielokrotnie mówiłem, pozycja Lisy i jej popularność wiązała się zwykle z polską muzyką. A w tej chwili mieliśmy taką historię, że dwa tygodnie temu, że pierwsze zagraniczne piosenki na liście to były na miejscu 19 i 20. To tak się nie zdarza często. Czyli polska muzyka jest bardzo mocna. Nigdy tak nie było. I młodzi są naprawdę nieźli. Dziękuję. Te dwa pytania może połączę, bo one dotyczą płyt. Czy po pierwsze jest jakaś płyta, do której pan teraz może po latach powraca, do jakiegoś wykonawcy? A po drugie, czy jest jakaś płyta, którą pan wyjątkowo oczekuje? Premier. Jeśli chodzi o płyty, mam ich zbyt dużo. Wiem o tym, że będę się pomału ich pozbywał. Z autografem można będzie ode mnie dostać płyty. To jeszcze odmyśliwam. Zdragam, jakby to wymyślić, kiedy połączyć to z czymś fajnym, żeby ktoś zapłacił 5 zł na zwierzątka albo coś takiego. Myślimy nad tym. 70. lata. Najlepsze lata 70. były w muzyce, nie ulega wątpliwości. I jest to Fleetwood Mac Rumors, jest to Al Stewart i Elton John, jest to Elton John, grupa Yellow Brick Road, jest to Pink Floyd, Dark Side of the Moon. I tak mógłbym jeszcze długo mówić. To są płyty, do których wracam. I czasami, jak jestem zmęczony ilością nowości, z Francji przywiozłem jakieś 25 płyt ostatnio i posłuchałem jednej, drugiej, trzeciej, piątej. Jak byłem tak bardzo zmęczony, to wrzuciłem sobie coś klasycznego, co mi nie przeszkadza, a raczej sprawia mi ogromną frajdę, czy Diana Stewarta i Rockefella. Ale 70. lata to było, to wtedy powstała najlepsza muzyka, moim zdaniem. A może to się wiąże z tym, że byłem młody, 40 lat młodszy i jeszcze nic nie wiedziałem, co się będzie ze mną działo. Pewnie to tak jest związane trochę, że kiedy jesteśmy młodzi, to inaczej płoniemy te rzeczy. Więc na pewno 70. Na czyją płytę czekam? Teraz? Kto? Kenelobius. Nie, to właśnie wczoraj grałem, już jest ta płyta. A nowy już nie będzie dobry. Facet poszedł lata i no, taka jest strata czasu, prawda, ekranu. Na kogo ja czekam? No Marka Knopflera, ale on też już jest leciwie dosyć. Zapowiada i ta płyta już za moment będzie. To na blogu coś napisze o tym. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał? Proszę bardzo. Emilia z Rodynia. Mam 6 pytań. Jakie są Pana zamierzenia co do studia? Czy aktualne są Pana zamierzenia co do studia gdzieś w górach? Do radia swojego? Jak byłem trochę młodszy, to kupiłem kawałek ziemi w górach Zecji z widokiem na milion dolarów 3364 metry w miejscowości, a nie, nie będę mówił, ale zestarzałem się i nie zdążyłem tam nic zbudować i chyba nie chciałbym wynieść się kompletnie z Warszawy, żeby tam zrobić. Trochę zazdrościłem w latach 90. koleżance w Chicago, która mieszkała daleko, daleko poza miastem i przychodziła godzina, ona włączała jeden kabel i nadawała stamtąd audycję do tego radia, które było w Chicago. Są takie możliwości, nie mam takich, nie wiem jeszcze, ja nie wiem, czy chciałbym mieć kanał na YouTube i prezentować muzykę, jak już przestanę pracować w radiu, nie wiem, właściwie nie myślę o takich rzeczach. Tak, ja wskakuję na falę, tak jak układam audycję w sposób intuicyjny, tak intuicyjnie podchodzę też do pracy w radiu. Będzie, będzie, nie będzie, nie będzie. Jaki jest Pana wywiad marzeń? Nie mam już takich. Marzyłem o tym, żeby zrobić wywiad tej Depoły. Był jednym z moich, jest nadal jednym z moich największych bohaterów muzyki, ale to polega na perspektywie. Marzyłem o tych wywiadach, o wywiadzie z Madonną, o wywiadzie z Lionelem, o wywiadzie z Stevenem Golicem, o wywiadzie z Dianą Krall, z Melody Gardot, z różnymi artystami chciałem porozmawiać, z wieloma mi się udało, z innymi nie, ale z tym Bobby było tak, że to przyszło za późno. Ja dostałem z wytwórni wiadomość, że mogę porozmawiać z Dianą Bobby w Wiedniu,
Ale to będzie round table, czy taki stół, będzie siedziało 8 dziennikarzy, połowy będzie po tamtej stronie i każdy z nas będzie mógł zadać jedno, dwa pytania. A ja wtedy miałem zaplanowaną wycieczkę do Szklarskiej Porębny. I mój kolega cichy pojechał zrobić ten wywiad z Wołyń. Pewnie żałuję do dzisiaj, no bo nigdy potem już nie miałem takiej okazji. Ale mówiłem dzisiaj koledze, że to jest tak, że jak ja mam jechać teraz zrobić ten wywiad gdzieś w świecie, to już za późno. Ja mam 64 lata. To młodziaki, 25-letni mogą jechać z mikrofonem i być tym 158 dziennikarzem, który będzie zadawał to samo pytanie. Ja bym wolał, żeby artysta przyjechał do mnie po studia imienia Agnieszki Osieckiej, czy do mnie do audycji. Uwaga, w najbliższą sobotę takim artystą, który odwiedzi moje studio na Myśliwieckiej 357, będzie Peter Sinkowski. To jedno z moich marzeń absolutnie spełnia się. Bo jak ja bym miał jechać z nim zrobić wywiad w Paryżu, Londynie, whatever, to już nie. Dlatego, że ja jestem starszy człowiek, który no, nie może już jechać do 20-latka i zadawać mu pytania. Natomiast ja mogę go gościć u siebie, bo ja jestem gospodarzem i wtedy on jest moim gościem. To wtedy tak. Także już nie ma tutaj o wywiadach z wielkimi artystami. Nie ma już takich chyba. Jest taka historia, to jak przy okazji powiem, teraz nie musimy kończyć. Szczecin. Zgłasza się do mnie Sylwester Ostrowski, saksofonista. I mówi, panie Marku, w Szczecinie chcielibyśmy, żeby pan poprowadził koncert w bardzo pięknym miejscu. Nowy klub, który jest cudowny, 200 osób tam wchodzi. Transfostacja się nazywa. I żeby pan tam poprowadził koncert. Ja mówię, ale jaki koncert? Pan sobie może wybrać artystę. No i ja, chcąc to zniechęcić, mówię, Kali Bremnes. Piękna, posądowa dziewczyna z Lwy. No przecież nie załatwia tego. Za tydzień dzwoni Sylwester, mówi, Kali Bremnes będzie 28 sierpnia zapraszany. No jasne, no dobra, pojadę. No. Koncert był genialny. Genialny. Następny telefon, panie Marku, to kto za rok? No to ja mówię, żeby go zniechęcić. Seria Nergo. Też Skandynawia. Wiedząc, że ona nie przyjedzie. Za tydzień telefon Seria Nergo jest z tego i tego. Potem jeszcze był Tomasz Dybda. Jeszcze był Mario Biondi, więc już mówię, dobra, zadam mu takie zadanie, że no nie do wykonania. Gino Vanelli. No i zapowiadałem koncert Gina Vanelliego w zeszłym roku. Nie, w tym roku, co ja mówię, w tym roku. W Szczecinie, tym razem już w operze. No to kto będzie następny? Ja mówię, Michael Jackson. No a ktoś taki bardziej ten? Michael McDonald. Też nie będzie do załatwienia. 14 kwietnia w przyszłym roku jest Michael McDonald. To takie rzeczy. Takie marzenia warto spełniać. No trudno, pojadę znowu do tego Szczecina zapowiedzieć Michaela McDonalda. Zadam mu jakąś taką zagadkę, że na pewno już za rok się nie, to nie zdarzy. Bo tutaj pytał, czy ja mam trener przed takimi spotkaniami. Ja mam trener tylko przed takimi... Ja lubię takie spotkania, ja mam trener przed wydarzeniami, które nie ode mnie za dużo zależą, tylko właśnie koncert. Bo niech przyjedzie ten Vanelli, ja będę siedział w pierwszym rzędzie i będę myślał, Boże, czy te 380 tysięcy ludzi, które tu przyszło, są zadowolone, a jeśli nie, to pewnie przeze mnie to jest. To jest taka trema, której nie lubię mieć. Dlatego nie lubię zapowiadać festiwali, nie lubię zapowiadać koncertów, nawet z Kasią Celińską. 3 minuty zapowiedzi, a stres przez całą niedzielę. Co ja mam powiedzieć, jak to będzie wyglądało? Takie rzeczy mnie stresują. Lista, prowadzenie listy, prowadzenie audycji, nawet Sydney, już mnie nie stresuje. No stresują mnie czasami sytuacje, no nie będę o tym mówił. Takie, gdzie ktoś mnie mobbinguje trochę, no ale tu nie widzę tej dziewczyny, także w porządku. Z tą ilością lat się jest, pozwolę nie zgodzić. Jeszcze mam takie pytanie, mianowicie, pisał pan o koncercie, na którym pan był, Davida Fostera, Hitman. Czy pan miał możliwość z nim rozmowy? I może tak połączę, jeśli chodzi o budowlaną profesję, bo jestem technikiem budowlanym też w liczeniu.
W jaki sposób pan zabezpiecza strop przed tak dużą ilością płyt, którą pan ma? Dziękuję bardzo. Dziękuję. David Foster to jeden z moich bohaterów absolutnych, jeśli chodzi o muzykę. Niektórzy uważają, że on taki jest pompatyczny i że to jest taki dziwny facet. No ma tam te 8 dzieci, no ale to za problem. Nie z jedną żoną. Uwielbiam go, bo wszystko to, co robił z moimi ulubionymi artystami. Miałem okazję spotkać go w Warszawie. Był na konferencji prasowej dotyczącej koncertu, który odbywał dla ambasady Indonezji i wtedy go spotkałem. Nawet odważyłem się, ja 64 lata podszedłem do niego i prosiłem o autograf. A na koncercie tam nie było takiej możliwości. Poznałem tego szefa, który zarabiuje to na Rawinią, to jest piękne miejsce, ale on powiedział, że David nie spotyka się, nie ma czegoś takiego jak Interbrick, czyli spotkania po koncercie. Też nie nalegałem, bo wiem jak to wygląda. Zresztą przez tych wiele lat pracy miałem takie przygody różne, ale o tym będzie pewnie w książce Dyrty Marki, więc nie będę teraz opowiadał. Artyści nie są dostępni podczas trasy koncertowej. Artyści są dostępni, jak promują płytę, tak jak Madonna przyleciała do Paryża i była bardzo miła i uśmiechnięta i naprawdę wspominałem sympatycznie ten wywiad z nią. Natomiast po koncercie są zmęczeni jak ludzie i ja też się nie dziwię, że on nie ma ochoty na spotkanie, bo zatem akurat na piątek piosence przed końcem wysiadł fortepian. Jemu, Davidowi Fosterowi, fortepian na Dravini, Chicago wysiadł. Zapytał, ciekawy jestem, kogo dzisiaj zabiję po tym koncercie. No więc nie chciałem być jednym z tych, który tam się naraża ewentualnie z pytaniem, jak się masz. Zadałem mu pytanie, dwa pytania na konferencji prasowej w Warszawie. Między innymi jedno pytanie dotyczyło Petera Sinkotego, bo David nagrał jedną płytę z nim, był producentem najlepszej płyty i Stop Angel Town i ta płyta kompletnie nie poszła w Ameryce. Ja mam taką swoją spiskową teorię dziejów, że to Michael Bublé powiedział, król jest tylko jeden. Co ten Peter Sinkoti? Nie dość, że jest lepszy ode mnie, poza tym pisze i jeszcze gra na fortepianie, a ja nie piszę, nie gra na fortepianie, tylko wygląda. No mam głos, rzeczywiście, karier lider, proszę bardzo. Ale to była ewidentna sprawa wytwórni, tej samej wytwórni, która wydawała i teraz jest do niego i Michaela Bublé. On powiedział, ja jestem tutaj królem, a nie Peter. Ja Ameryka nie wydała tej płyty u siebie, no i ta płyta przepadła. Chciałem go o to właśnie zapytać, jako to ten, ale no jemu też nie było wygodnie mówić o takich rzeczach, że ktoś tam zablokował jakiegoś artystę, dlatego że ktoś inny ten. No to samo było z Edytą Górniak, moim zdaniem, i Mariah Carey oraz wtedy wszystkimi innymi divami, które śpiewały. No, nagle przyszła młoda dziewczyna, która jest dobra i nie chcemy kogoś takiego mieć. Więc to było to, jeśli chodzi o Davida Fostera. Natomiast o stropy, myślę, że to 15 tysięcy to nie jest aż taka zabolowa ilość płyt. Daje radę. Czy ktoś z Państwa się chciał zapytać? Mówi się, że to... Ja mam dwa pytania. Ponieważ często pan jeździł do Australii, czy miał pan przygodę z rekinami, powiem się, i z pięknymi kobietami, bo tam to jest. Czyli dwa, jedno o rekiny chodzi o dwie kobiety, tak? Dobra, z rekinami nie, ja nie jestem nowym stworzeniem i nie notuję. Byłem na wielkiej Radzie Koralowej, ale tylko w takim statku, z którego widać. Ja nie zakładam tej maski, mam problem z tym, bo przegroda nosowa, uszy, coś tam, coś mi to nie pasuje. Zresztą nie jestem typem takiego nurka, więc nie miałem przygód ze zwierzętami morskimi. Natomiast kobiety, są naprawdę piękne kobiety w Australii, tak jak wszędzie na świecie. Nie, czasami okazuje się, że te piękne kobiety w Australii to są Polki. Ale też jest sporo, znaczy myślę, że Australijki mniej dbają o siebie niż Europejki, niż Polki. Zdecydowanie. Tam nikomu nie przeszkadza to, że kobieta w majtkach wychodzi na stację benzynową kupić mleko. Po prostu chciała
musimy jakiś lekarz, który idzie na stację benzynową i kupuje to tylko. U nas jest to chyba niewykonalne. Nie widuję kobiet moich, które idą kupić mleko do pobliskiego sklepu. Ale jest, Australia jest bardzo przyjaznym miejscem. Oni mają takie powiedzenie no worries, czyli nie przejmuj się. No worries might, najczęściej też. Czyli nie przejmuj się, chłopie. I to jest tak, że właściwie w każdym miejscu to się tego doświadcza. To bardzo sprawa. Pamiętam, byłem kiedyś w Tajlandii i plaża, piękny zachód słońca. Chciałem zrobić zdjęcie, nie było jeszcze wtedy selfie. No i tak się rozglądam, czy ktoś się idzie, żeby mi zrobił zdjęcie. Idzie para, młoda dziewczyna, chłopak. Ja się pytam, czy mogę prosić o zdjęcie. A on mi mówi, no worries, Mike. A ja mówię, to ty jesteś z Australii. A skąd wiedziałeś? Także Australia to piękne, piękne miejsce i jeśli ktoś ma te 4000 na bilet, to polecam, bo to nie jest. Ostatnio poleciałem na Korsykę i bilet to trochę więcej niż 4000 przez Monachium. Tak bywa. Powoli będziemy się zbliżać do końca naszego spotkania, ale są jeszcze pytania, więc proszę bardzo. Chciałem zapytać, co podróżach sprawia panu największą przyjemność? Już wiemy, że poza powrotami i wspomnieniami, ale już w samej podróży, czy to jest obcowanie z przyrodą, bycie z nią sam na sam, tudzież w wąskim gronie, czy poznawanie nowych ludzi, odkrywanie, zawiązywanie nowych przyjaźni? Może trochę tego, że coś więcej na to powiedzieć. Jednak natura i przyroda, dlatego że to jest coś niesamowitego, znaleźć się w takim miejscu i obcować z tym miejscem, wdychać to powietrze. No nie powiem, że wino się do tego też przydaje. Tylko no, to jest tak, że to nie tylko ja tam piję. Jak się przyjeżdża do Uluru, to wszystkie wycieczki piją szampana o zachodzie słońca, prawda? Tak, to jest. To jest taka tradycja po prostu, to jest naturalne. Natomiast nie jestem specjalnie wyrywny do poznawania nowych ludzi. Nie jestem bardzo odważny w tym. Nie fotografuję ludzi. Często miałem taki zarzut, że pokazuję tam zdjęcia z Australii, tam w ogóle nie ma ludzi. Nie, no, pokazuję też Sydney, gdzie ludzie chodzą i jest dużo. Ale nie mam takiej odwagi, żeby podejść do jakiegoś aborygena i poprosić go, żebym mógł zrobić zdjęcie. Gunia jest w tym świetna, moja przyjaciółka z Hobart, bo ona lubi fotografować ludzi, lubi ich pokazywać. Ja natomiast pokazuję widoczki, no, przyrodę pokazuję najczęściej. To obcowanie z przyrodą, to taka wolność niesamowita, nieprawdopodobna, że nic nie muszę tak naprawdę. To jest chyba najfajniejsze, co mi się zdarza podczas podróży po Australii. Było jeszcze jedno pytanie? To tu jeszcze zadam również szczegółowe pytanie, więc... Znaczy ja dziękuję za znajomość. Właściwie nie ja, mój syn, który zresztą w miejscowości Kananare, jak pan wspominał, się urodził. Mam do pana pytanie. Jakie ma pan ulubione australijskie zwierzę? Jakie ma pan ulubione australijskie zwierzę? Nie jest to miś koala, chociaż on też lubi być cały czas na nauszu. To jest wombat, który tu był gdzieś tutaj, sfotografowany na Tasmanii. To jest taki miś koala, trochę inaczej, brązowy i on właśnie chodzi tak jak taka świnka morska, tylko taka 30 razy większa. To jest piękne zwierzę. Wombat jest moim, absolutnie, czy też wombat po naszemu, jest moim ulubionym zwierzęciem i to jest niesamowite jak w Cradle Mountain, to jest park narodowy na Tasmanii, wychodzi się wieczorem i te łopaty wychodzą na żel i nagle widzi się 15 tysięcy łopatów. To tak jak na wyspie Kangaroo Island, wychodzi się i widzi się 15 tysięcy kangurów, które sobie skaczą i wcinają tam te swoje zielone trawy. Także łopat zdecydowanie. Tym optymistycznym akcentem. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, panie Marku. Zrobię panu na złość i zadam pytanie trochę przewrotne. W latach 80., kiedy pan pojechał do Indii, mówił pan, że w poprzednim życiu był hindusem. Czy pobycie tak z Australii, do Australii to się zmieniło? Czy pan w poprzednim życiu jednak był Australijczykiem? Czy właśnie tak jak wtedy pan mówił hindusem? Bo przecież po drugiej wycieczce do Indii powiedział pan, że to już nie te Indie, co kiedyś.
No tak, India byłem 3 razy, 84, 86 i teraz 2011. I potem w 2011 powiedziałem, że już nigdy więcej. Dlatego, że tam wtedy było miliard ludzi, a teraz jest 300 miliardów. Przesadzam oczywiście, ale to jest tak, że jak się idzie ulicą w Delhi, to nie ma takiej szansy, żeby nikogoś nie potrącić. Ja nie mam tego problemu, że ktoś mnie dotyka, czy jestem tak blisko z kimś, ale to jest tak otaczająca sprawa. Poza tym ten wieczny smog, nasz to jest taki, taki smoczek właściwie, w Indiach jest taki, taki permanentny smog. Piękne miejsce, cudowne miejsce, nie mówię, że nie, ale ja już tam specjalnie nie chcę lecieć. Tam mi się zdarzyła taka historia, jeśli opowiem. Przyleciałem do Indii w 2011 roku przez Mediolan. Wysiadam i przy rękawie stoi facet żołnierz. Zobaczywszy mnie, podchodzi i mówi: "Are you Mr. Marek?" Ja mówię: "Yes, I am. Just follow me." I przeprowadził mnie przez granicę, nie miałem sprawdzonego bagażu i do tej pory nie wiem, co się stało. Może to był jakiś generał Marek, który tam ciągle stoi, niestety pomyłka. Ale to była fantastyczna przygoda, bo stanie w kolejkach w Indiach, żeby przejść przez granicę, jest upierdliwe, nieprzyjemne, człowiek jest zmęczony. A on mnie przeprowadził jakąś taką zieloną linią i przyszedłem w stacji do taksówki, pojechałem do hotelu. Tak, czułem się wtedy, że mogłem być Hindusem w poprzednim wcieleniu. To nie dlatego, że pamiętałem Taj Mahal, czy Agra, czy Varanasi, czy Kadurato, tylko dlatego, że w miejscach takich, gdzie przypadkiem się zatrzymaliśmy, ja tak myślałem sobie, kurczę, ja już kiedyś chyba byłem. Natomiast nie mogłem być w poprzednim wcieleniu Australijczykiem, bo to były zbiry przewożone z Wielkiej Brytanii za karę do Australii. To chyba takim nie byłem. Nie czuję się tak, żeby to było możliwe, ale jeśli teraz oglądałem parę dni temu, wróciłem późno do domu, taki film jest Mechanik, widzieli Państwo? To jest od Strata. I było w Sydney pokazane i mówię, no, jednak się spokojnie poleciał jeszcze. Tak, kto wie, nie wiadomo. Na razie zapraszam Państwa do trójki, dziękuję za udział w spotkaniu. Ja myślę, że nic więcej tutaj nie trzeba dodawać. Te Państwa brawa są najlepszym wyrazem tego, że to dzisiejsze spotkanie jest bardzo udane. Panie Marku, ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że przyjął Pan nasze zaproszenie do Radzenia Podlaskiego, że spotkał się w ramach radzieckich spotkań z podróżnikami. Mamy tu już taką tradycję, że każdemu podróżnikowi wręczamy prezent. Prezent w postaci jego własnej karykatury. I chciałbym Panu wręczyć tą karykaturę, żeby myślę, Pan... Tak, myślę Państwo, że dźwignąłem. Jest bardzo udane. Panie Marku, ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że przyjął Pan nasze zaproszenie do Radzenia Podlaskiego, że spotkał się w ramach radzieckich spotkań z podróżnikami. Mamy tu już taką tradycję, że każdemu podróżnikowi wręczamy prezent. Prezent w postaci jego własnej karykatury. I chciałbym Panu wręczyć tą karykaturę, żeby myślę, Pan... Tak, myślę Państwo, że dźwignąłem. Jest bardzo udane. Panie Marku, ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że przyjął Pan nasze zaproszenie do Radzenia Podlaskiego, że spotkał się w ramach radzieckich spotkań z podróżnikami. Mamy tu już taką tradycję, że każdemu podróżnikowi wręczamy prezent. Prezent w postaci jego własnej karykatury. I chciałbym Panu wręczyć tą karykaturę, żeby myślę, Pan... Tak, myślę Państwo, że dźwignąłem. Jest bardzo udane. Panie Marku, ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że przyjął Pan nasze zaproszenie do Radzenia Podlaskiego, że spotkał się w ramach radzieckich spotkań z podróżnikami. Mamy tu już taką tradycję, że każdemu podróżnikowi wręczamy prezent. Prezent w postaci jego własnej karykatury. I chciałbym Panu wręczyć tą karykaturę, żeby myślę, Pan... Tak, myślę Państwo, że dźwignąłem. Jest bardzo udane. Panie Marku, ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że przyjął Pan nasze zaproszenie do Radzenia Podlaskiego, że spotkał się w ramach radzieckich spotkań z podróżnikami. Mamy tu już taką tradycję, że każdemu podróżnikowi wręczamy prezent. Prezent w postaci jego własnej karykatury. I chciałbym Panu wręczyć...